gdyż ludu na Syjonie, który mieszkasz w Jeruzalemie, nie będziesz zawsze płakał. Na pewno okaże Ci łaskę na głos Twojego wołania. Na pewno okaże Ci łaskę. To jest obietnica. Bóg mówi, ludu na Syjonie, nie będziesz zawsze płakał. Nie będziesz zawsze płakał. W życiu człowieka wszystko jest rozłożone w czasie. Jeżeli masz trudny moment, to jest skumulowanie diabelskich działań w danej chwili. Ale musisz wierzyć tej obietnicy, że to nie będzie zawsze. To jest pewien moment, pewna chwila. Rozumiesz? Bóg działa i zawsze będzie działał. Bóg nigdy nie spóźni się do życia wierzącego człowieka. Nigdy. Chcę, żebyś przestał zastanawiać się, dlaczego coś trwa tak długo. Powiedz, Boże, to nie jest długo. To krótki okres w moim życiu. Bo Ty powiedziałeś, że nie będę zawsze płakał i na głos mojego wołania wyswobodzisz mnie. Łaska jest rozłożona w czasie. Ona jest rozłożona w czasie. I nie wolno Ci się cofnąć. Rozumiesz? Za tą barierą jest najlepsza wersja Twojej przyszłości. Najlepsza wersja. W nią musisz patrzeć. Musisz bazować na obietnicy, że nie będziesz zawsze płakał. Nie zawsze. Rozumiesz mnie? Musisz w to wierzyć. Na pewno okażę Ci łaskę na głos Twojego wołania. Nie możesz się cofnąć. Musisz trwać w wierze. I jeżeli ktokolwiek z Was jest już długo w jakimś problemie i zadawałeś sobie lub Bogu pytania, ile jeszcze, to chcę, żebyś z tym się teraz rozstał podczas tego uwielbienia. Żebyś powiedział, Boże, ja wiem, że to jeszcze mała chwila. Mała chwila. Nic wielkiego się nie dzieje. To się nie przeciąga w nieskończoność. Staję na Twojej obietnicy, że na głos mojego wołania okazujesz mi łaskę. Hakata sara la rabahekene sere lo robo kolo do soro lo marana hakata sire la rabahekene ekete yere le rekoko noro loro no wahakati le sere la rabahekene Olora la rabbe de kede ne bene desire de re coco doro loro mona faga da di Guara la re de kede re faga de loro loro mona faga sa
Jezus Chrystus, Jezus Chrystus,
świat Bóg, ponad wszystko wzniosły Jego dron. Yeah.
to twoja spuścizna. Ufalniaj do wiary teraz. Ufalniaj do wiary. Nie będzie się więcej skrywał twój nauczyciel. Twoje oczy będą oglądały twojego nauczyciela. Tak powiedział prorok. Twoje oczy będą oglądały twojego nauczyciela. A jego głos z twojego ducha będzie wyraźny i jasny. Aż zakończy na
wzrastać siła duchowa. Podnieś ręce. Kilkoro z was w czwartek weszło na 11 piętro wieżowca w Warszawie i uwielbiali Boga i wygłosili kilkaset proklamacji duchowych nad miastem i nad Polską. I zrobiliśmy dziurę, którą jeszcze poprawimy. I chcę, żebyście rozumieli, że może być tylko lepiej. Tylko więcej, tylko bardziej, tylko silniej. I zależy to tylko od twojej wiary. Tylko od twojej wiary. I Jezus przyszedł po to, żeby zniszczyć dzieła diabła. I jest zjednoczony z tobą dzisiaj. I ani Bóg, ani diabeł nie rozróżniają, gdzie się Jezus zaczyna, a gdzie ty się kończysz. Szaralaha kabadasyrele menenasa eramala badasyrele huarala ramadasyr tekora bahakadasarele menenasa elokotoro lagalarafa kadararaha aleluya la shakatararase aleluya. Słońce budzi się.
udzielenie od siebie. Jesteśmy Ci wdzięczni za zjednoczenie z nami. Jesteśmy Ci wdzięczni. Za moich dni uwielbię imię Twe. Powiedz nam, że jesteś mu wdzięczny za to, że jesteś bezpieczny na wieczność. Do końca moich dni uwielbię imię Twe. Okaż mu wdzięczność, że nie brakuje Ci pieniędzy. Okaż mu wdzięczność, że jesteś zdrowy. Jesteś silny psychicznie. Okaż wdzięczność. Szana la rapadra de chedere ore para seno. Uero la quadro la fisica de la padre di Jesus. Elohaina la padre di dono uero. Largo mandido un corgo do sere la fricataro. E vedo ti destegre ma ne corga de destai. E uero la di disseco di piedi di sac. Ishuari ora padre di chedere seno. Ishuari ore mandrio lo curdo che ti servirà de sai. E lo spero per la Jesus Christ, my Lord, hallelujah.
wierzę, że jesteś potrzebny Bogu. Nie tylko, że On jest Tobie potrzebny, ale że On potrzebuje Ciebie. Jesteś tu. Jesteś tutaj, więc On Cię potrzebuje. Religia mówi, że Bóg ma plan dla Ciebie. Bóg ma plan. Bóg nie ma planu dla Ciebie. Wyrzuć to z siebie. Wyrzuć. Jakie plany? Widziałeś kiedyś plan dla małżeństwa? Słyszałeś kiedyś o takim czymś, jak plan dla małżeństwa? Słyszałeś? Takich rzeczy nie ma w żadnej kulturze. Nie ma planów dla małżeństwa. Nie ma takich rzeczy. To nie firma. Tam króluje życie. Miłość jest jak rzeka. Jak rzeka. Bóg nie ma planu dla Twojego życia. Plany są dla najemników, dla robotników sezonowych. Dla nich są plany. Dla wyrobników, którzy biorą pensję swoją za to, co zrobią. Dla małżonków nie ma planów. On powiedział: Synu, wszystko moje jest Twoim. Wszystko moje jest Twoim. Masz nieograniczone możliwości. A On potrzebuje Ciebie do tego, aby móc oglądać to i cieszyć, jak realizujesz te nieograniczone możliwości. Uwierz to teraz. Przyjmij to wiarę. Przyjmij to wiarę. Ostatni plan dla człowieka został wykonany 2000 lat temu. On przyszedł na ziemię. Przeżył 33,5 roku pod izraelskim prawem. A potem umarł, wstał z martwych i poszedł do nieba. Poszedł do nieba, żeby otworzyć niebo. Nie wystawić strzałki, ale otworzyć niebo. Jak przeraża Cię nieograniczoność, to pokutuj teraz z tego. Pokutuj. Jeśli wolałeś mieć plan do życia, to pokutuj teraz z tego. Jeśli wolałeś mieć strzałki, to pokutuj. Powiedz: Boże, przepraszam Cię, że przyjąłem tą herezję, te zawęszenie, tą małość, że pomyliłem się. Pomyliłem małżeństwo z biznesem. Wierzę Ci, Ojcze, że wszystko Twoje jest moim. Wierzę, że to płynie teraz przez moje życie. Ruszam w to. Ruszam w to. Zjednocz się z tym. Zjednocz się z tym, bo to jest dla Ciebie. Jako sługa. Uwielbiajmy Pana wciąż i dbajmy o tym, że popłyń z Nim. Wielką skarbą. Nie szukaj Go na łodzi. On jest rzeką, po której płyniesz. On jest rzeką. Uwielbiajmy Pana. Nie szukaj Go na łodzi. Dajmy o
życie. Thank you.
wędrował w wierze. Chcę, żebyś widział oczyma swojej wyobraźni to, jak ma być. Żebyś się z tym oswajał. W wierze. Zawsze. Zawsze. Skutek poprzedza przyczynę. Zawsze. W wierze najpierw się podróżuje w miejsca, w których się pragnie. Widzi się. Widzi się. Ludzie czekają na wizję. To nie chodzi o wizję. To chodzi, żebyś użył świętej wyobraźni. Ruszaj tam. Ty go uczcisz. Ruszaj tam. Czego chcesz? Czego chcesz? Jak chcesz, żeby było? Jak chcesz? Ruszaj tam. Powiedz, jestem pewny tego. Jestem pewny, że tak będzie. Jestem pewny. Widzę to teraz. Widzę to teraz. Kilka dni temu Duch Święty skierował mnie na pewne świadectwo. Powiedział do mnie, przeczytaj to. Ja przeczytałem to. Przeczytałem świadectwo człowieka nienarodzonego z Bożego Ducha, który dostał choroby mózgu, neurologicznej choroby. Groziła mu katatonia. Zawieźli go do szpitala psychiatrycznego. Mózg z miesiąca na miesiąc przestawał działać, obumierały różnego elementy. Ale miał przyjaciela, kogoś, kto był blisko z nim. I ten ktoś przez cały czas do niego mówił i mówił do niego tak, nie zgadzaj się z tym. On już leżał, praktycznie nie reagował, a on mu szeptał do ucha i mówi, nie zgadzaj się z tym. Wyobrażaj sobie, bo tylko tyle możesz zrobić, że chodzisz, biegasz, bawisz się z dziećmi, że jesteś aktywny zawodowo. Myśl o tym, myśl o tym. I ten człowiek, tym co mógł w tym mózgu, to przez cały czas o tym myślał. Wyobrażał to sobie. Rozumiecie? To świadectwo pisał już on, ten człowiek. Lekarze powiedzieli cud. Dzisiaj powiedział, jeszcze jest 20% nieodbudowanych elementów w moim mózgu. Ale to tylko wiem o tym ja. Mój mózg się zregenerował. On tam nie wspomniał o Chrystusie. Bo ten człowiek nie znał Chrystusa. Wiecie, co ten człowiek zrobił? Uwierzył w najlepszą z możliwych wersję swojego życia. Bo Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. I Bóg chce, aby wszyscy ludzie na świecie byli szczęśliwi. Bóg tego chce. I dał dowód swój na to chcenie przez to, że Chrystus umarł za ludzkość. I jeśli człowiek będzie wierzył w to, jak ma być, a nie tak, jak jest, to mu się to stanie. A rozumiecie, to są prawa starsze niż czas. Więc podróżuj wiarą, bo dzisiaj wiesz, gdzie jest źródło. Nie jesteś jak ten człowiek bez Boga. Jesteś z Chrystusem w duchu. Możesz 1000 razy więcej niż on. 1000 razy więcej. Tak uczcisz Boga. Uczcisz Boga w ten sposób. Zrób to. Patrz na to wiarą. Na twoje życie, twoją służbę w królestwie, twoje małżeństwo, twoje pieniądze. Patrz na to. Patrz na to. Tak uczcisz Boga. Uczcisz Go swoją wiarą.
Yeah.
Jak wielki jest Bóg, wszechaj Boże!
żeby ją zdrowi wyjść. Podchodźcie, podchodźcie tutaj. Ewangeliści, módlcie się o nich. Yeah.
stóp. Jeżeli masz taką dolegliwość, połóż na siebie rękę, przekryj to. Powiedz: Boże, przyjmuję teraz uzdrowienie. W imieniu Jezusa Chrystusa przeklinam wszelkie zagrzebienie stóp u każdego człowieka, który w tej chwili się o to modli w wierze. Chwała Ci, Jezus. Jezusa. Skorzystaj z tego.
Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał. Jesteś pojednany z Bogiem, ale musisz to przyjąć. Przyjmij to prostym aktem wiary. Pomóż się razem ze mną teraz i powiedz: Boże Ojcze, wierzę temu człowiekowi. Wierzę, że Jezus umarł za wszystkie moje grzechy. Wierzę, że wstał z martwych w ciele. Wierzę, że przebaczyłeś mi z uwagi na Niego. Od dzisiejszego dnia, Jezu, Ty jesteś moim Panem. Od tego momentu stałeś się człowiekiem z nieba. Jesteś narodzony z Bożego Ducha. Znajdź żywą wspólnotę, taką jak ta. Przyłącz się do nich. A jeżeli nie znajdziesz takiej, to przyjdź do nas. Stwórz z nami rodzinę. I żyj. Wywyższamy Cię do poświęcenia. Wywyższamy Cię. Wiele prostsze niż się ludziom wydaje.
każdym zmartwieniem, każdą troską o to, że Ci zabraknie, o to, że nie dasz rady. Czcisz mamonę. Rozumiem. Pokutuj z tym. Pokutuj. Pieniądze są dla Ciebie. Rozumiesz? Ale są przy okazji. Bądź człowiekiem prawdy. Pozwól.